Witajcie! W dzisiejszej wideo recenzji przedstawimy i opiszemy Wam grę Sabotażysta. Gra, pudełko od tej gry jest bardzo fajne oprawianie graficzne. W środku mieści się dosyć około setki kart, które o dziwo się tam mieszczą. W pudełku znajdziemy też szczegółową instrukcję, która pomoże zrozumieć zasady gry. Zawartość pudełka to 5 były to instrukcje oraz 5 grup kart. Karty dzielą się na karty specjalne, którymi będziemy budować tunele i blokować lub oblokować przeciwników. Karty złota. Złoto z punktami. Oraz karty klas postaci, które określają, czy jesteśmy kopaczem, czy tytułowym sabotażystą. Znajdują się tu jeszcze karty skarbu, które są celem gry, oraz karta startowa, od której gra się zaczyna. Przebieg gry w sabotażyście wygląda mniej więcej tak. Grę zaczynamy kartą startu. Kartę startu układamy mniej więcej na środku stołu albo bądź bardziej z którejś strony, w zależności od wielkości stołu. W odległości 7 kart od karty startowej układamy te papierki. To są karty skarbu, które są skarbem. Trzeba do niego dojść za pomocą budowania tuneli, bądź ich burzenia, a nawet blokowania lub odblokowywania. Szczegółowe instrukcje znajdziecie w instrukcji. Gra jest przewidziana na 30 minut grania. Można grać od 3 do 10 graczy i zaleca się, aby gracze mieli powyżej 8 lat. Grę oceniamy w skali od 1 do 10 na 8,5. Jej zalety to fakt, że można grać w bardzo różne ilości graczy, przez co prawie zawsze można zagrać. Oraz fakt, że bardzo fajne w tej grze jest to, że trzeba tutaj także ukrywać emocje oraz znajdować się w twarzach też ukrywających emocje przeciwników. Plusem tej gry jest także to, że posiada dodatek, który umożliwia granie na większe ilości postaci i graczy. Jedną z naprawdę niewielu wad, właściwie prawie jedyną, jest fakt, że niektórzy po prostu nie potrafią zrozumieć zasad tej gry, chociaż nie są wcale takie trudne. Dziękujemy.